Witam Państwa na kolejnych korkach z dekorki. Dzisiaj będziemy robić maskę wenecką. Pomimo, że karnawał już za nami, taka maska może wisieć na naszej ścianie praktycznie cały rok. Dzisiaj wykonamy sobie właśnie taką maskę metodą decoupage oraz różnymi doklejankami. Do tego, żeby zrobić taką maskę, potrzebny jest odlew gipsowej twarzy. Możemy sobie to odlać z takiej maski plastikowej, wlewając gips budowlany na 15 minut. Po 15 minutach wyjmujemy i taka maska gotowa bardzo nam się dobrze przyda do komponowania maski weneckiej. Do tego wszystkie materiały do dekupażu, czyli farba brązowa, farba ekri, lakier do spękań postarzający oraz lakier Domalux akrylowy. Wszystkich preparatów oczywiście używamy na podstawie, na bazie wody. Tak jest łatwiej i praktyczniej. Do zdobień maski wykorzystamy serwetki oraz starą jakąś pociętą torbę, która miała takie różne wzory pasmanteryjne i cekinowe. Zaczynamy od pierwszej warstwy. Malujemy pierwszą warstwę kolorem brązowym. Żeby szybciej wyschło, suszymy. Suszymy suszarką na ciepło, nie za blisko, żeby nie powstały pęcherze. Następną warstwą jest lakier do spękań. To on spowoduje, że następna biała warstwa popęka i będzie wrażenie, że maska jest przynajmniej pochodzi z jakichś zamierzchłych czasów. Jeden raz wystarczy, cieniutko suszymy suszarką. Nakładamy farbę w kolorze Cree. Robimy to bardzo delikatnie, ponieważ nie można zbyt dużo tej farby nałożyć, ale też nie można poprawiać tych ruchów pędzla, ponieważ krakla ma takie tendencje do ściągania się, czyli ten lakier do spękań po prostu może zejść razem z pociągnięciem pędzla. Suszymy ten etap także, nie za blisko, żeby nie powstały bąble. Maska jest już gotowa pod pierwsze naklejanie serwetkowe. Rozstrojoną serwetkę, którą pozbyłam wcześniej wszelkich warstw dodatkowych, wycinam, starając się nie uszkodzić żadnego wzorku. Następny etap to przyklejanie serwetki. Nie kleję maski, tylko bezpośrednio na serwetkę kładę klej. W ten sposób zwilża się warstwa i przykleja do maski. We wszystkich tych etapach używamy akrylowych materiałów. Lakier też jest akrylowy, więc swobodnie możemy wygładzić palcem, likwidując wszelkie możliwe bąbelki. Maska wygląda już trochę inaczej, ale to jeszcze nie koniec. Suszymy tą warstwę, żeby jak najszybciej móc nakleić następne dekory.
Maska już wyschła, możemy się teraz zabrać za następne dekory. Następnymi dekorami będą piórka. Piórka będziemy przyklejać na klej na gorąco, by następnie zakryć te momenty przyklejenia właśnie taką dekoracyjną taśmą. Ostatnie podejście, robimy dekory, przyklejamy piórka. Taki klej na gorąco to taka pułapka trochę na naszych palców, dlatego trzeba bardzo uważać, żeby się nie oparzyć. Ostatnie wykończenie, przyklejam taśmę. Znalazłam jeszcze jeden taki niewielki kawałeczek. Myślę, że bardzo ładnie będzie tutaj pasował jako wykończenie tej szerokiej taśmy. Maska jest już gotowa. Mogłaby należeć do Doży Weneckiego, a ta do jego żony. Nie wiem, co Państwo na to. W każdym razie zapraszam do zrobienia weneckiej maski.